Cześć, Chmiel z tej strony. Słuchajcie, witam Was na kanale. W dniu dzisiejszym, czyli 8 stycznia 2024 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nakaz aresztowania um, pana Wąsika i pana um, Kamińskiego. Moja chwila zastanowienia wynika z tego, że y, mówiąc posłów Wąsika i Kamińskiego, y, zaraz będę gdzieś tam umiejscowiony przez oglądających po jednej str stronie tej barykady w polsko-polsko, polsko-polskiej -polsko i ta jedna Polska to w cudzysłowie wojnie. Y, a nie chcę tego. Słuchajcie, y, na temat. Ułaskawienia rzeczonych panów na temat skazania ich, na temat procesu. W ostatnich dniach było mówione tyle rzeczy, że nie mam zamiaru tutaj tego przywoływać, bo prawda jest taka, że ilu Polaków, ilu prawników, ilu polityków, tyle punktów widzenia na tą sprawę. I generalnie dwie główne różnice są. Wszystko rozbija się o to, że dla jednych artykuł konstytucji mówiący o prerogatywach prezydenta dotyczących ułaskawienia znaczy, że można było ułaskawić, można kogokolwiek ułaskawić dopiero po prawomocnym wyroku, a dla innych to, co jest zapisane w Konstytucji, oznacza tylko to, że prezydent może ułaskawić kogoś. I teraz, w zależności od tego, jak na to spojrzymy, albo które podręczniki do prawa będziemy czytać, do prawa karnego, albo którzy profesorowie prawa będą się wypowiadać, hmm, takie będzie nasze zdanie na ten temat. Prezydent miał prawo ich ułaskawić w toku postępowania jeszcze bez ogłoszenia wyroku, ostatecznego wyroku y, sądowego, czy nie miał prawa? I oto się rozbija cała sprawa. Spowodowana oczywiście ta sytuacja jest tym, że y, od ładnych kilku lat mamy w Polsce. Hmm, można powiedzieć, anarchię w systemie sądowniczym i część polskich sędziów, hmm, część prawników, można powiedzieć bardziej ogólnie, ale przede wszystkim chodzi o sędziów, jest hmm, bardziej lojalna do hmm, sądownictwa Unii Europejskiej niż do hmm, sądownictwa polskiego. Dla hmm, części sędziów ważniejsze, nadrzędne są prawa, Unijne, a dla części sądziów ważniejsza jest ustawa zasadnicza, konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. I na tym wszystkim o, o to tutaj w tym wszystkim chodzi. PiS miał zrobić porządek z tą sytuacją, ale PiS okazał się zbieraniną miękkich faj. <grytanie> Ten reżim straszny, Kaczyńskiego dyktatora z Boża. Nie potrafił tego załatwić, a przyszedł uśmiechnięty fajny europejski Tusk i mm, brutalnymi, bandyckimi, mafijnymi, można powiedzieć, a zupełnie spokojnie można powiedzieć, komuszymi metodami mm, zaczął robić porządki z żelazną miotłą. W ogóle. <laughs> PiS powinien się dokładnie przyglądać tej sytuacji, nie ryczeć, nie płakać i nie załamywać rąk, tylko powinien dokładnie przyglądać się tej, tej sytuacji i uczyć się tego. Bo być może czy PiSowi, czy jakiejś innej kolejnej partii, która wykwitnie z tej socjalistycznej organizacji, kiedyś przyjdzie przejąć władzę, no a stworzył się pewien precedens. Precedens, który zlikwidował niepisaną umowę: My nie wsadzamy waszych, wy nie, wsadzanie, nie wsadzacie naszych. No, i teraz każde wybory teoretycznie będą kończyć się um, aresztowaniami, wsadzaniami do pierdła, przesłuchaniami, plutonami egzekucyjnymi itd. To jest jedyne dobre wyjście z tej sytuacji, bo rzeczywiście. Jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, powinien zostać z tego przestępstwa rozliczony, bez względu na to, czy jest politykiem czynnym, czy nieczynnym, czy jest politykiem z pierwszego rzędu, czy z ostatniego. Ale to jest jedyny. Plus tej całej sytuacji, której jesteśmy teraz świadkami, jednakowoż minusy tutaj przeważają nad plusami. Minusem jest przede wszystkim to, że tak jak wspomniałem, Tusk i jego akolici i przydupasy z koalicji zrobili to wszystko łamiąc prawo, podczas gdy przez poprzednie, i to słuchajcie, nie to, że ja jestem przeciwny koalicji i Tuska nie lubię, bo tak jest, ale no, obiektywnie rzecz patrząc, nawet prawnicy wypowiadają się na ten temat, że to są ja moje prawnicy, nawet Tusk. Będziemy realizować zasady prawne tak, jak my rozumiemy te zasady. Albo jak mówi minister sprawiedliwości Bodnar, ten od zwierzątka, wiecie, mówi Bodnar, że chcemy tutaj, ja już tutaj to nie, nie cytuję, to nie są cytaty, ale mówi coś takiego, że dokonamy zmian, ale musimy najpierw znaleźć jakieś przepisy na to, wiecie, a już zmiany są wdrażane. E, organizacja, partia, czy ta organizacja przestępcza, po prostu, czyli koalicja 13 grudnia, 15 października, bo oni generalnie grają jak dobra rodzina mafijna, tak się zachowują, e, łamią prawo. I Osiem lat pieprzyli o konstytucji, a teraz tą konstytucję mają głęboko w dupie. Wiecie dlaczego tak jest. Dlatego, że przez ostatnie lata PiS, te miękkie faje z pis tolerowały mówienie o Trybunale Julii Przyłębskiej zamiast o Trybunale Konstytucyjnym. Tolerowali mówienie o Neo-KRS. Co to znaczy w ogóle jest? KRS i koniec. Jest Trybunał Konstytucyjny, a nie Trybunał Julii Przyłębskiej. PiS to wszystko tolerował, nie wyciągał wniosków i generalnie w tej chwili mamy taki burdel, na jaki żeśmy sobie sami zasłużyli. Sami, jako wyborcy, którzy nie wymusili na kolejnych rządzących, czy na opozycji, jeżeli jesteśmy wyborcami Platformy, zakończenia tej rozpierduchy wewnętrznej i Zrobienia naprawdę porządku. Ustalenia y, tego, w jakim właściwie porządku prawnym my się znajdujemy. A teraz dochodzimy do sytuacji, w której y, potrafi taki lewicowy Tomasz Trela napisać: Kamiński i Wąsi chcieli siedzieć na sali Sejmowej, a będą w celi więziennej. Jest prawo i sprawiedliwość, bo jest wszystkich takie samo. No nie wobec wszystkich. Bo. E, najbardziej takie symptomatyczne w tym wszystkim jest to, że Jaruzelski e, zmarł spokojnie w łóżeczku, Kiszczak pierdyknął w kalendarz spokojnie, nie, przez nikogo nie niepokojony, a Kamiński idzie do pierdla, wsadzany do pierdla przez e, sędziów justycji i polityków Platformy, idzie dopiero dla Kamiński, który za komunę był wsadzany przez takiego Jaruzelskiego i Kiszczaka do aresztów wydobywczych czy innych. Tak, bo Kamiński już siedział. Siedział w domu poprawczym jako dziecko za działalność e, antykomunistyczną i był więźniem aresztu śledczego za czasów głębokiej komuny. I jeżeli mi pisze jakiś trela z lewicy, że jest prawie... prawo i sprawiedliwość wobec wszystkich takie samo, to po prostu nóż się w kieszeni otwiera. No, niestety, to jest właśnie symptomatyczne. I co wynika z tej sytuacji, którą w tej chwili mamy? No, to, że piszą miękkie faje, to wiecie, że takie zdanie mam od dłuższego czasu, bo oni dużo gadali zawsze tak samo, jak w stosunku do Unii Europejskiej. Tu dużo grozili w Polsce, a tam całowali rączkę i podpisywali kwity Gamonie oni są miękkimi fajami nie wiem czy będą zdolni przekuć ten, tą niewątpliwą porażkę koalicji obecnej rządzącej e, w jakikolwiek swój sukces dlaczego porażkę? czy wsadzenie Wąsika i Kamińskiego to jest porażka dla koalicji? no tak bo skoro oni pójdą siedzieć nie może zostaną aresztowani jutro czy pojutrze Wtedy, chcąc, nie chcąc, e, chociaż oni tego chcą, staną się symbolem. Oni będą więźniami politycznymi, ponieważ ta sprawa jest sprawą polityczną. Jeżeli macie wątpliwości, to sprawdźcie sobie dokładnie, za co oni do, zostali skazani. Dokładnie sobie to sprawdźcie. Będą więźniami p, politycznymi. Mm, generalnie. Szeroko pojęty świat się o tym dowie, zacznie się być może tym troszeczkę interesować. Oczywiście e, ogarnie zaraz tą całą sytuację e, szybki syndrom zapomnienia, generalnie pilnowany przez stacje typu TVN24 czy nowe TVP. E, ale generalnie ci dwaj panowie, Wąsik i Kamiński, e, zdobędą kolejne punkty do swojej, że tak powiem karty postaci na politycznej scenie. E, punkty w, pod tytułem Byłem więźniem politycznym w czasie reżimu Tuska. Za reżimu Tuska. E, nie wiem, czy rzeczywiście dojdzie do ich aresztowania, chociaż wszystko na to wskazuje, dlatego że wydaje się, że Tusk idzie na rympał ze wszystkim. E, znaczy nie on, słuchajcie, on rozdziela polecenia swoim i konsiliere to on jakiegoś tam ma, ale rozdziela polecenia swoim żołnierzom i oni, typu Szymek Hołownia czy, czy, czy Sienkiewicz wykonują jego polecenia, a on jest czysty, czyste rączki. Nawet jeżeli coś tam gdzieś podpisał, to w odpowiednim momencie i tak się zawinie i wyjedzie na zachód i będzie tam robić karierę, a nie tutaj w tym grajdoku, jak sam się wypowiadał. Generalnie koalicja to przegrała. Oni... Tworzą e, bonus dla PiSu. Tylko czy PiS będzie potrafił to wykorzystać, trudno powiedzieć. Po co Tusk skręcił taką wątpliwą sprawę w tak wątpliwy sposób? E, konieczność polaryzacji, e, która powoduje ułatwienia w rządzeniu, na krótką metę, oczywiście, czy, czy to jest właśnie jego prawdziwy cel. Czy jakie inne korzyści może odnieść Tusk z tego konfliktu, który jest coraz głębszy, i praktycznie z każdym kolejnym krokiem wchodzimy coraz dalej na grunt, który niedługo może spłynąć krwią, po prostu? Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że to wszystko się dzieje w taki sposób, a nie inny. Wydaje mi się, że po prostu. Tusk dokładnie realizuje to, co miało zostać zrealizowane. Osłabienie Polski, wizerunku Polski jako państwa, pokazanie Polski jako tworu niestabilnego, jako tworu na poły dzikiego, wschodniego więźniowie polityczni, masowe demonstracje, zobaczymy co będzie w ten czwartek, chociaż wątpię, czy PiS zbierze dużo ludzi, chociaż po aresztowaniu Wąsika i Kamińskiego może tam przyjechać naprawdę sporo osób. E, dziki kraj, pełen niepokojów kraj, e, kraj, w którym leją się prawie że w Sejmie, Pasłowie, gdzie władza musi aresztować przestępców, którzy ukrywali się wśród partii opozycyjnej, Słuchajcie, to niszczy wizerunek Polski, pokazuje, że jesteśmy krajem niepoważnym. I taka jest prawda: my jesteśmy krajem niepoważnym, jesteśmy państwem niepoważnym, bo krajem to, kraj to jest co innego. Jesteśmy niepoważnym państwem. Ze względu na to, że um, bardzo nieodpowiedzialni ludzie od lat u nas są u władzy. I pamiętacie, co mówiłem przed wyborami? PiS był mniejszym zagrożeniem dla Polski niż Koalicja Obywatelska. Teraz już chyba wiecie dlaczego. Chociaż oczywiście wyborcy koalicji obywatelskiej, miłośnicy Tuska zapewne ze za mną się nie zgadzają, ale oni są oczadzeni już naprawdę hmm, propagandą płynącą hmm, z tylko tych jedynych i słusznych źródeł telewizyjnych w postaci TVN24, czy, czy Gazeta Wyborcza, czy z hmm, różnych tam twitterowych kont hmm, Silnych Razem. Hmm, takie jest ich prawo. Tylko, że Tusk obiecał spokój, nowy styl, uśmiechniętą Polskę, wesołą, oczywiście po tym, jak się naprawi tu pewne rzeczy. A na razie jedyną rzeczą, którą ja widzę, to jest wzrastająca wściekłość, wołanie o zemstę wśród zwolenników partii rządzącej. I wiecie, tak naprawdę rodzą się totalitaryzmy. Hmm. I to jest bardzo niepokojące, że partia, która mówiła tyle o konstytucji, o praworządności, otwiera w dniu dzisiejszym szampany, bo bez wątpienia bohatera walki o wolność z czasów komuny, czyli Kamińskiego, na dniach aresztuje policja. A kompletnie nie przeszkadzają im ludzie tacy jak Grocki, jak Giertych, który uciekł przed aresztowaniem do Włoch, Karpiński, Gawłoski, Kwiatkowski. Oni im kompletnie we własnych szeregach nie, przeszkadza, nie przeszkadzają. Im to się zgadza wszystko. Frasyniuk, który pluł na polskie, polskie wojsko i na straż graniczną. Ci ludzie takim postępowaniem, tolerując takie sytuacje w moim odczuciu e, wypisują się e, z bycia obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Natomiast, co najciekawsze, wielu z nich powie tak, bo ja mam to w dupie. Mówiłem wam o paru moich znajomych, którzy, dla nich Polska, oni są obywatelami Europy, świata, a Polska to nic sobie z niczym nie potrafi poradzić. I właśnie z takich ziaren kiełkują te wszystkie popaprańce, Zwolennicy, wyznawcy babci Kasi, wyznawcy Tuska, wyznawcy Frasyniuka czy wyznawcy Bolka. Jesteśmy w czarnej dupie, dlatego że znaczy, prawdziwym testem będzie ten tydzień, czy, czy PiS potrafi przekuć ten niewątpliwie według mnie błąd partii rządzącej i Tuska, potrafi przekuć w jakiś swój sukces i wykorzystać będzie to potrafił w przeszłości. No ale z drugiej strony, no i co to da? No przecież PiS to jest takie samo, wiecie, zagrożenie, no trochę mniejsze zagrożenie, ale to jest takie samo, to jest ten sam korzeń, z którego wychodzi ta cała ekipa. Być może są tutaj jakieś pojedyncze jednostki tu i tu, które myślą o Polsce, ale większość z nich to są cwaniaczki, które tylko myślą, gdzie tu przyhaczyć kasę, gdzie poczuć władzę. Hmm, gdzie zrobić sobie zdjęcie z liderem swojego ugrupowania? To są wszystko tacy sami ludzie. Najgorsze jest to, że żeby to wszystko osiągnąć, hmm, są gotowi podpalić swoje otoczenie i napuścić jednych na drugich. To jest najgorsze w tym wszystkim. Są strasznie nieodpowiedzialne typy. <laughs> Gdybyśmy mieli. E... Gdyby Polska leżała troszeczkę bardziej na południe, gdzieś w Ameryce Środkowej, na przykład, albo w Ameryce Południowej, albo w Afryce, hmm, lada moment, trzeba by było wyglądać przedstawicieli polskich sił zbrojnych, którzy, przypominam, mają w przysiędze, zresztą ja też taką przysięgę składają, składałem, mają w przysiędze fragment, w którym e, jest wspomniana Konstytucja. Trzeba stać na straży Konstytucji. Hmm. Problem polega na tym, że nasza konstytucja, jak również wielokrotnie o tym mówiłem, jest tak wujowo napisana, że każdy z tych żołnierzy inaczej tą konstytucję może rozumieć i poszczególne artykuły i paragrafy. Nie wiem do czego to wszystko doprowadzi, natomiast yy, uważam, że absolutnie smutną, yy, smutna jest sytuacja. Tego typu, że tak jak mówiłem, Jaruzelski, Kiszczak i inni zdrajcy, nie mówię nawet o tych, którzy w tej chwili zasiadają w telewizji TVN 24 jako przedstawiciele demokracji, czyli Miller i tak dalej, nikt z nich nie beknął za zdradę ojczyzny, a Jaruzelski i Kiszczak nie beknęli za swoje zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu. A władza, która mieni się władzą demokratyczną, fajną, europejską, polską, wsadza do więzienia Mariusza Kamińskiego, człowieka, którego niegdyś Jaruzelski i Kiszczak wsadzali do pierdła za czasów komuny. Wiem, że teksty o korkach od szampana strzelających, nie wiem, w Moskwie czy w Berlinie są oklepane, ale słuchajcie. I w Moskwie, i w Berlinie, i w każdym kraju, mm, który, któremu zależy na tym, żeby Polska była słaba. Wszyscy siedzą i mówią zajebiście, zajebiście. I gdzieś w jednym z tych krajów siedzi mm, ten prawdziwy reżyser tej całej sytuacji. W jakimś swoim gabinecie w swojej <laughs> organizacji wywiadowczej. Narodowej, ale w którym kraju nie wiem. Eee, trzymajcie się na razie. Słuchajcie, myślę, że w dniu jutrzejszym spróbujemy zrobić live'a i może jutro będziemy coś więcej wiedzieć. Może jutro jakieś dramatyczne wydarzenia będą się działy. Słuchajcie, ja być może do śluźna to nagrałem, ale naprawdę ja jestem załamany. Jestem tą sytuacją eee. na naszych oczach. Banda skunów niszczy Polskę. I mam tutaj na myśli od lewa do prawa wszystkich tych, którzy zasiadali i zasiadają w Sejmie od 30-30 paru lat. Trzymajcie się, na razie, cześć.